Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu zajmiemy się znowuż renderem Cycles. Chciałem pokazać taki prosty trik, który służy do udawania skupień światła lub też czegoś, co znamy pod pojęciem kaustyki. Nie chciałem jednak pisać kaustyka, ponieważ to słowo nie jest aż takie całkiem polskie. Przygotujmy sobie na początku prostą scenę, na której wstawię zwykłą małpkę, która będzie miała dodany subsurf na 2, będzie podniesiona troszkę do góry, może lekko przeskalowana. I dodam także do sceny lampę, która to lampa będzie lampą typu punktowego, będzie umieszczona gdzieś w pobliżu tej naszej małpki, może nawet trochę wyżej. Przełączę się teraz do konfiguracji związanej z renderem Cycles. Może zróbmy podgląd renderowanego widoku, no i mamy. I teraz tak, aby pokazać kaustykę na tej małpce, należy ustawić, też nie na niej, ale pod nią, w tym cieniu tutaj, należy włączyć dla tej małpki materiał, który jest szkłem. A więc biorę sobie nowy materiał, dodaję materiał typu glass. No i w tym momencie powinienem tą kaustykę już widzieć, ale z pewnych względów bliżej mi nieznanych Cycles czy też Blender sam z siebie nie zawsze to światło odpowiednio tutaj ustawia. A więc aby taki materiał czy też taki efekt kaustyczny tutaj uzyskać, potrzebuję prawdopodobnie włączyć roughness i dopiero wtedy, kiedy włączę ten parametr roughness, czyli dodam jakąkolwiek szorstkość powierzchni szkła, wtedy dopiero widać tutaj efekt kaustyki światła. Jeżeli wyłączę, to ten efekt znika. No, mamy przy okazji render pozbawiony szumu, ale nie mamy również kaustyki, o którą nam chodzi. Tak czy inaczej, jeżeli zostawię ten roughness, pojawiają się natychmiast dość spore szumy, które wiemy jak wyeliminować. Mówiłem o tym w osobnym tutorialu, więc tym razem nie będziemy się na tym za bardzo skupiać. Natomiast ta kaustyka, która tutaj się pojawia, oczywiście jest piękna i fajnie, że jest, ale ona powoduje wydłużenie czasu obliczeń. Dlatego na zakładce Light Paths w modelu na przykład Full Global Illumination można tą kaustykę wyłączyć. Jeżeli wybiorę sobie Limited Global Illumination, kaustyka jest wyłączona domyślnie. Mam również mniej odbić światła na scenie i całość liczy się szybciej. Natomiast jeżeli wybiorę sobie metodę Full, ta kaustyka również się liczy, no i wtedy wydłuża to obliczenia. Jeżeli jednak wyłączę kaustykę, to tracę ten ładny poblask światła tutaj. No i jest taka prosta metoda, aby te światło rozproszone i skupione w niektórych miejscach w obszarze cienia dodatkowo jeszcze uzyskać. W tym celu w materiale tej małpki stosuje się taki prosty trik. Prosty czy nieprosty, trudno mi to teraz oceniać, ale polega on na tym, że wybieram sobie z input informację o geometrii obrazu. W tym nodzie geometry biorę sobie wyjście normal oraz incoming i przemnażam je wektorowo. Mnożenie wektorowe jest w konwerterach, nazywa się vector map. W sumie mogłoby być również w grupie vector, no ale ponieważ to jest konwersja jednej wartości na drugą, być może dlatego jest właśnie w konwerterach. Wybieram sobie dot product i biorę wejście normal i incoming. One będą tutaj przemnożone, a następnie wybieram sobie konwersję otrzymanej wartości na wartości skalarne. No i dodatkowo jeszcze dodaję color ramp, aby ewentualnie przeskalować te wartości do jakiegoś węższego zakresu. Otrzymuję w tym momencie pewną mapę i ta mapa bierze się ze zwykłego przemnożenia dwóch wartości wektorowych, a więc nie jest jakaś szczególna. Jeżeli podłączę to do koloru, to w tym momencie tutaj nic ciekawego się za bardzo nie będzie działo. Jednak aby to nasze szkło było troszeczkę jaśniejsze, aby ten cień tutaj można było lepiej skontrolować, tak jakby to było rzeczywiście szklane i ta kaustyka miałaby się pojawiać, należałoby sprawić, aby ten cień w niektórych miejscach był jaśniejszy, w niektórych ciemniejszy. My wiemy, że jeżeli chcemy pracować nad cieniem w przypadku materiałów szklanych, to trzeba dodać sobie jeszcze jeden shader o nazwie transparent i ten transparent należy zmiksować z oryginalnym szklanym shaderem po to, aby uzyskać szkło, które jest trochę bardziej przezroczyste niż standard. Jeżeli je zmiksuję, dostaję takie mleczne, półprzejrzyste szkło, które niezbyt dobrze wygląda, więc należy dodać jeszcze sobie jednego noda o nazwie Light Path i wykorzystać Shadow Ray do rozdzielenia tych dwóch materiałów. Jeżeli to zrobię, w tym momencie mam wyłącznie szkło, natomiast tam, gdzie jest promień związany z cieniem, mam idealną przezroczystość generowaną w przeważającej większości przez tego noda. Jeżeli teraz zmienię kolor tego noda, na przykład na ciemniejszy, to będę miał cień troszeczkę bardziej widoczny. Widać także, że ten cień respektuje pewną grubość szkła. Jest to pożądane przez nas zjawisko. Jeżeli teraz wezmę sobie mnożenie tych dwóch wektorów skonwertowane na wartości skalarne i jako kolor włożę do tego transparent, to w tym momencie pojawiają się tutaj jaśniejsze i ciemniejsze obszary. I to jest właśnie taka udawana kaustyka, która nie ma nic wspólnego z fizyczną kaustyką, która normalnie by tutaj następowała, ale mimo to symuluje pewne
pewien wygląd, który taką kostkę przypomina. Aby to było jeszcze wyraźniejsze, mogę za pomocą tego konwertera ograniczyć te obszary jasności i ciemności do węższego zakresu, powodując, że ta kostka będzie jeszcze bardziej przekonująca. Na przykład teraz dostałem jakąś taką obwódkę tutaj. Oczywiście odpowiednio sterując wyglądem czy też szerokością tych moich rozjaśnień, które tu mam, mogę doprowadzić do tego, że będę miał bardzo ładnie wyliczony cień. Ten cień jest teraz oczywiście nierównomierny, ale mogę teraz wziąć i dodać jeszcze jeden nod, który będzie generował mi tutaj silniejszy wpływ na kolor, mianowicie taki nod, jakim jest matematyka. Wybieram taką matematykę, ustawiam mnożenie, wartość 2 na początek i podpinam, aby uzyskać nieco jaśniejsze gradienty tutaj. I teraz pomijając już sam fakt stopnia rozmycia tego cienia, którym mogę sterować za pomocą noda Color Ramp, mogę również sterować jego jasnością. Na przykład jak mam tutaj 5, dostanę cień, który jest jaśniejszy od samego obiektu, więc wygląda sztucznie. No ale mam teraz dość precyzyjną kontrolę nad tym, jak ten cień wygląda, jak bardzo jest ostry na krawędziach, jak bardzo jest rozciągnięty na obiekcie i tak dalej. A więc jest to pewien sposób udawania kaustyki, bardzo prosty, bardzo wydajny obliczeniowo, pomijając oczywiście te mnożenie wektorowe tutaj i mnożenie później, który wydaje się zastępować kaustykę w pewien sposób. Być może nie jest to fizyczne, ale jeżeli nie chcecie kaustyki, może być wyłączona, a mimo to jakiś efekt będziemy mieli. Warto też wspomnieć, że ten efekt reaguje na światło, to znaczy, jeżeli ja swoje światło przesunę w inne miejsce, to zostanie zachowana ta własność, że cień będzie miał te jaśniejsze i ciemniejsze obszary, a więc coś na kształt kaustyki możemy w ten sposób uzyskać. Możemy także kombinować z ustawieniami tego cienia i na przykład próbować go troszeczkę poprawić. Jeżeli tą małpkę ustawię na przykład w ten sposób, to możemy nad tym cieniem popracować dodatkowo i mogę teraz dodać sobie jeszcze jednego noda, komplikując lekko ten układ, i ten nod może należeć do grupy wektorowej i może być nod o nazwie normal. Jeżeli wezmę normal i wepnę go tutaj, to w tym momencie, kręcąc tą kulką, mogę dobrać takie parametry, aby było widać lekkie przekręcenie tego światła, które się pojawia na obiekcie. No muszę teraz odpowiednio ustawić tę kulkę, aby to było widać. O, widać, że tu się już coś zaczyna dziać na brzegach. Jeszcze trochę pokręcę, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce po prostu. Damy może tutaj jaśniej na początku, aby było widać lepiej, gdzie się ta jasność przesuwa, jak ona się ustawia. No, jeszcze muszę chyba poszukać tego miejsca. W każdym razie myślę, że metoda jest tutaj sprzedana. O, właśnie coś było. Mam tutaj taki pas. No więc można w pewien sposób sterować tym rozmyciem. Mogę je oczywiście tutaj zwęzić, spowodować, że to będzie tylko taka prosta jakaś linia, jakieś pasmo biegnące przez mój cień, gdybym chciał. Proszę bardzo. O, na przykład coś takiego. To oczywiście nie ma nic wspólnego z kaustyką, no ale sterując parametrami mogę dodać kilka takich poblasków, rozjaśnień. Mogę te nody ustawić w kolejnej grupie, przesunąć cień pod innym kątem, czy ten jasny pas. I dzięki temu mogę uzyskać jakieś w miarę ciekawe efekty. Natomiast bez tego obiektu tutaj mam jakieś takie w miarę sensownie zrobione rozbłyski światła. Myślę, że czasami można także pociemnić troszeczkę ten efekt i go rozjaśnić tutaj, aby uzyskać w miarę takie sensowne rozmycia. Jeszcze go trochę przyciemnię i jeszcze go przemnożymy przez coś, tak żeby wyglądało to tak, jakby ta małpka rzeczywiście coś robiła z cieniem. Dziwnie to wygląda. Można jeszcze zwiększyć troszeczkę miękkość lampy, ustawiając size zamiast 0,1 na przykład na 1. No i dzięki temu możemy uzyskać coś w miarę ciekawie wyglądającego. Dam jeszcze więcej światła tutaj. OK. Myślę, że to można będzie jednak trochę pojaśnić i tutaj obniżyć, żeby jednak cienia też troszeczkę było widać. Powiedzmy sobie, że coś takiego mogłoby być w miarę OK. Ten cień nie jest jednolity, a więc widać, że światło w jakiś sposób tam pracuje, coś tam się dzieje z tym światłem. OK. Można nawet powiedzieć, jeżeli widzisz, iż cień jest niejednolity, to wiedz, że coś się dzieje. Dobra, teraz to, co jeszcze można zrobić, to pewna kontrola tego koloru tego cienia, ponieważ jeżeli mój obiekt, czyli shader tej małpki, będzie miał jakiś lekki kolor, na przykład lekko zielonkawy, to cień tego koloru nie zachowa. Natomiast gdybym miał oryginalny materiał wpięty bezpośrednio do noda wynikowego, tak jak to tutaj zaraz zrobię, o, to wtedy
ten cień ma szansę się zabarwiać na jakiś tam kolor. Oczywiście teraz tego nie widać z jakiejś tam przyczyny. Prawdopodobnie dlatego, że jest zbyt mało światła na scenie, ale można taki efekt łatwo osiągnąć, jeżeli się dodatkowo jeszcze zmiksuje ten uzyskany przez nas materiał ze zwykłym materiałem diffuse. A więc dodaję sobie jeszcze shader diffuse, który będzie stał sobie tutaj, będzie domiksowany, z tym, że ten shader będę miksował za pomocą diffuse ray. I teraz, jeżeli zmienię kolor tego shadera, to będę miał tutaj gdzieś zabarwienie, no na przykład lekko niebieski ten cień zrobię. Przesadzę z tym kolorem, aby to było widać również na filmie. No i proszę bardzo, mam teraz małpkę, która sama z siebie jest zielonkawa i rzuca niebieskawy cień. To również nie jest precyzyjne i widać, że ten cień tutaj dookoła niej również się tworzy, ale mimo wszystko pozwala to w pewien sposób naśladować jakieś ciekawe efekty kolorystyczne. No więc mamy zrobioną kaustykę zupełnie na lewo, bez kaustyki, ale to może liczyć się w pewnych przypadkach szybciej i być może jest także tańsze, a poza tym mamy większą kontrolę nad tym, jak światło w tym cieniu się rozkłada. W nagrodę również nie mamy tutaj zbyt wielkich szumów. Ok, myślę, że taki krótki tutorial wystarczy na ten efekt. Do dalszych eksperymentów zachęcam już we własnym zakresie. Do zobaczenia, trzymajcie się, dziękuję za uwagę.